Mieliśmy początek bardzo dobry w tym meczu finałowym. Prowadziliśmy 4-1, 5-2. Później Anglicy przetrzymali tą naszą agresję. My już zaczęliśmy popełniać proste błędy. A wczoraj mieliśmy też dwa ciężkie mecze. I myślę, że to też dało znak to przemęczenie. Ale no nic, wiedzieliśmy, że będzie ciężko. I walczyliśmy też z samym sobą, bo też trzeba umieć grać na tak dużym zmęczeniu. No niestety nie udało się pokonać pary angielskiej. Jest to silna para, ale jesteśmy zadowoleni, bo to nasz jest pierwszy wspólny turniej i wynik naprawdę bardzo dobry. No z tego meczu zbytnio zadowolony nie jestem, jeśli chodzi o mnie. Paweł pewnie też, ale to, tak jak Paweł powiedział, dwa wczorajsze mecze kosztowały nas bardzo dużo energii i mentalnej, bo było dużo krzyków, dużo emocji. Ale cóż, jak na pierwszy turniej zagrany od paru lat, możemy być zadowoleni z siebie. Myślę, że srebrny medal na pierwszym turnieju, każda para pewnie by tak chciała, więc nie mamy się czego wstydzić. Poniedziałek, wtorek, lot do Ekstraligi Badmintonu. Możecie wypocząć, żeby się przygotować do meczów ekstraligowych? No teraz ten kalendarz jest bardzo napięty, więc teraz właśnie już po dekoracji wracamy do Warszawy. Regenerujemy się. Ja akurat mam to szczęście, bo mam jeden dzień dłuższy wolny, bo gram akurat we wtorek. Niestety mi już gra już jutro i współczuję mu bardzo, bo wiem jak będzie bardzo zmęczony, ale nie patrzymy na to, bo też musimy umieć grać na tak wielkim zmęczeniu. I co dalej? Po Ekstralidze, gdzie będzie można Was zobaczyć? W jakich turniejach? Pewnie listopad, październik poświęcamy na treningi. Inni kadrowicze chyba mają bodajże dwa turnieje zagraniczne. My chcemy troszeczkę potrenować, bo potrzebujemy tego chyba najbardziej. Bo Paweł też przez wiele lat grał tylko mixta. Więc mam nadzieję, że od listopada, od końcówki października siądziemy z trenerami i tworzymy na naszą parę dobry plan na nadchodzące turnieje.